Pa Teresa Żukowska. Dzisiaj pokażę, jak skrócić spodnie jeansowe, ale w oryginalny sposób. Tak, żeby zachować ten dół, ten brzeg. On jest tu powycierany i fajnie, jak go zachowamy, żeby one wyglądały tak, jakby nie były w ogóle skracane. Pokażę Wam najprostszy i oryginalny sposób. Żeby skrócić równo, musimy dokładnie je ułożyć. Ja robię tak, że ten przód jest na wierzchu, nogawka na nogawkę składam i te linie szwu, one wtedy widzę, jak one lecą i mogę dobrze, dokładnie je ułożyć. Linia boczna też musi się zgadzać, tu w pasie, żeby się wszystko zgadzało, te linie brzegi. Także dokładnie to układamy. Spodnie bywają nieraz nierówne, także trzeba to sprawdzić i zawsze obcinam w złożeniu, żeby jedna nogawka wyszła tak samo jak druga. Także ja robię to w złożeniu, nogawka na nogawkę. Dobrze, mam ułożone. Muszę skrócić spodnie 5 cm. Przy takim skracaniu oryginalnym, jeżeli mam skrócić 5 cm, to również obcinam 5 cm. Dlatego będzie to dobrze, bo jeżeli później doszyjemy ten brzeg, to będzie to tak, jak powinno być. Będą skrócone tyle, ile powinny być. Także od brzegu oznaczam 5 cm i obcinamy. Mam oznaczone i teraz tu muszę obciąć. Nic nie dodaję na jakieś tam podwinięcia, nic, bo tu nie będziemy podwijać, tylko będziemy ten brzeg doszywać, więc tu będzie wszystko idealnie się zgadzało. Już mamy obcięte, możemy spodnie przewrócić na lewą stronę, bo szyć będę, jak spodnie będą na lewej stronie, także to będzie takie ułatwienie. Także możemy na razie je na bok odłożyć, a teraz mamy te dwie końcówki. Więc musimy spróć ten dół, tą nitkę, po to, żeby to wykorzystać i doszyć do dołu nogawek. Także prujemy teraz. Te końcówki mam oczyszczone, odprute i teraz następna kolejność to jest tak, że jak mamy ten ślad od szycia, od tej, co była stępnówka po tym przeszyta, od tego śladu obcinamy 1 cm. Więcej nie obcinamy, bo będzie tego później za dużo w środku, także wystarczy, jak obetniemy 1 cm. Mamy obcięte, o tak będzie widać bardziej i teraz będziemy doszywać. Zaczynamy doszywanie od tej strony wewnętrznej, bo ten szw wewnętrzny jest przestępnowany, także od tej wewnętrznej strony zaczynamy, przykładamy i tu te dwie końcówki, one się nie dadzą pomylić, dlatego nie musimy oznaczać sobie, bo to stępnowanie, ono nam powie, która to jest, która końcówka. Ona musi pasować. O, jeżeli tu stępnówki są na tej stronie, tu również musi być ta stępnówka. I nakładamy to na siebie bardzo dokładnie, bo po przeszyciu one muszą wyglądać tak, jakby był dalszy ciąg szycia. przypniemy sobie. Musimy bardzo dokładnie to przypiąć, żeby później jak będziemy szyć, żeby nam nic się nie przesunęło, także bardzo na to zwracamy uwagę. O tak. I już mamy tu bardzo dokładnie przypięte. Teraz ja już dalej nie przypinam, ponieważ ten brzeg, on jest taki troszkę rozciągnięty, jego będzie za dużo, więc szyjąc, gdy doszyję do tego następnego szwa, wtedy sobie oznaczam i zwężam, bo on na pewno będzie za duży, za długi, ponieważ są to spodnie z lajkro, one przy dekatyzacji zawsze się rozciągają, dlatego zawsze trzeba zwężać. Spodnie, które nie mają lajkry, raczej wtedy pasują, ale te na pewno będzie za dużo tego dołu. Zaraz będę szyła i się przekonacie Państwo, że to będzie za dużo jego, będziemy musieli zwężać, ale zwężymy dopiero jak dojdziemy do następnego szwa. I teraz tak, szyjemy, tu mamy ślad, widać te ukłucia, to szyjemy 2 mm w stronę dołu, po to, żeby później po tych samych ukłuciach przystępnować po wierzchu. Dlatego jak obcięliśmy na centymetr, to teraz będziemy szyć na 8 mm. I przy tym szyciu jest bardzo ważna dokładność. Także lepiej dłużej, a dokładnie, a naprawdę będzie wyglądało tak, jakbyśmy w ogóle nie skracali. Taki oryginalny zostanie dół. W ten sposób dopięty szpileczko fragment dołu będziemy teraz szyć. Tak, na wierzchu dobieramy nici takie, jakie są oryginalne. Pod spód możemy dać granatowe, nie przeszkadza, także mogą być jak najbardziej granatowe, chyba że ktoś chce, może takie same dać. I teraz przyszywamy. Przyszywamy w ten sposób, że ten jeden właśnie brzeg, jak mamy przypięty, zaczynamy od niego i szyjemy na 8 mm. I teraz tak, mamy spodnie z lajkro, ten spód zostawiamy na gładko, jego nie naciągamy absolutnie. Ale to, co doszywamy, leciutko ja będę naciągać, ale to trzeba tak z wyczuciem naciągnąć, bo później po odszyciu zrobi się falbanka. Także lepiej troszeczkę, bo to są takie spodnie dosyć gumowane, więc one mimo wszystko się rozciągają. Dlatego ja szyjąc będę leciutko naciągać, nie za dużo, ale tak, żeby było później na gładko. Doszywając tu do tego drugiego szwa mamy bardzo dużo, tu ze 2 cm jest za szeroki, więc oznaczam mydełkiem moment, gdzie nachodzi ten szef, żeby wiedzieć, ile zwężyć. I teraz mogę wyjechać spod maszyny . Zaznaczyłam sobie mydełkiem, ile wszyć. O, i to teraz wszyję. Odcinamy, zostawiamy tylko taki no niecały centymetr, żeby też nie był za szeroki ten szef. I teraz dalej możemy szyć. zwracamy uwagę na szwy, w którą stronę one muszą lecieć. Patrzymy tak, żeby one później były nieskręcone, że u góry idzie naprzód, a u dołu na tył. Także zwracamy uwagę na to i układamy ten szew odpowiednio. I tu również musi pasować. Tak jak zwężyliśmy, teraz nakładamy, żeby ten szew na szew bardzo pasował. Jest to bardzo ważne, ponieważ później to wygląda naprawdę jak oryginalne odszycie. I teraz już to powinno się fajnie zmieścić. I wyjeżdżamy. Teraz sprawdzamy. Tak, tu nam się bardzo dobrze zgadza, także nie powinno być brzydko. Sprawdzimy z tej strony. Z tej strony również. Także możemy już teraz, będziemy mogli to odstemplować. Ale żeby to odstemplować, dobrze jest no, potraktować to troszkę siłą, czyli wziąć młotek i tak zbić to, żeby pod maszyną było lżej. No, ułatwić to dla maszyny. Ja zaraz pokażę, jak ja to z reguły robię. Nie robimy na maszynie, robimy to na jakimś twardym stole. Także ładnie to nakładamy, szef na szef i po prostu zbijamy to młotkiem. Drugą stronę również układamy tu sobie ładnie ten szef na szef. I również to zbijamy. Tak, mamy to doszyte. Powinno być tu wszystko w porządku. I teraz mamy tu ślad nitki, którą przeszyliśmy. Zaczynamy również od tej wewnętrznej strony i tak, ładnie sobie tu układamy. Jeżeli ktoś chce, może sobie to przypiąć szpilką. Tu widać linię szycia, więc można sobie tak nałożyć i przypiąć szpilką w ten sposób, żeby nie wypinać tych szpilek podczas szycia. Tak, możemy sobie właśnie tak poupinać, bo szyjemy po tej stronie. Szyjemy, tak jak widać, jest ten ślad, to właśnie po tym śladzie szyjemy, żeby nie było gdzieś obok stępnówki, tylko tak jak było wcześniej oryginalnie szyte. Także osoby, którym, żeby ułatwić, mogą sobie przypiąć i po prostu już wtedy będą, ta stymnówka im nie spadnie, bo będą mieli dobrze przypięte, a osoby, które uważają, że nie muszą, więc mogą szyć bez przypinania. Także teraz szyjemy. Zaczynamy od tego szwa stemplowanego, bo to jest wewnętrzny szew nogawki. I szyjemy tak, żeby ta stępnówka była po wierzchu, żebyśmy widzieli ten ślad, żeby było jak najbardziej dokładnie. Dla mnie łatwiej jest, jak nie mam szpilek, sobie szyjąc układam tu pod spodem i wyczuwam również tu na wierzchu, gdzie jest ta linia do spodu. Tak, układamy pomalutku, że nie śpieszymy się, nie rozciągamy, bo są to spodnie z lajkro i ważne jest, żeby one nie były rozciągnięte. Ja tu wyczuwam ten spód i dlatego nie szyję ze szpilkami, ale ja mam doświadczenie, a Państwo możecie sobie przypiąć. Tak jak właśnie pokazałam. O tak. Dobrze jest pod spodem mieć granatowe nici, to wtedy nie widać dokładnie tej stępnówki, także jest wtedy bardzo estetycznie. Tak wygląda przystępnowanie. Tu mamy ten styk tych stępnówek. One jeszcze tylko uprasuję i dopracuję wszystko i będzie bardzo dobrze. Nie będzie w ogóle widać, jest szyte po tym samym śladzie. I powinno być dobrze, nie powinny być rozciągnięte. Widzę, że się troszkę teraz przed prasowaniem tak jakby skurczały i to jest bardzo dobrze, bo po uprasowaniu one nabiorą prostej linii. Teraz szyjemy następną tak samo. Spodnie już mamy odszyte, tu wszystko się zgadza, z drugiej strony szwa również. Teraz prasujemy. Prasowanie spełnia bardzo dużą rolę, bo prasowanie można zepsuć, można bardzo dobrze naprawić. Spodnie są już na prawej stronie, przewróciłam. Teraz prasujemy stopniowo od środka, ale nie rozciągając, tylko przykładając. Porządnie te szwy uciskamy, przyklepujemy. I tak przewijając robimy to naokoło. Jest to wąska nogawka, więc trzeba bardzo delikatnie. Teraz możemy tu na tych zgrubieniach sobie pomóc troszkę pouciskać, bo jednak to są zgrubienia i teraz możemy już po wierzchu prasować. Spodnie już mamy odszyte, wyglądają bardzo fajnie. Są tu równe, nie są falbaniaste, także są gładkie i wyglądają tak, jakby nie były ruszane. Po prostu jest to oryginalne odszycie. W środku jest bardzo czysto, estetycznie i tu nic nie przeszkadza. Zgrubienie, tak naprawdę to jego nawet za bardzo nie widać, tego zgrubienia. I dlatego szyjemy najpierw w ten sposób, że przyszywamy prawa do prawej i stępnujemy wtedy po wierzchu, bo tu mamy bardzo dobrze przymocowane i wtedy nie widać, że to jest odcinane. Jeżeli byśmy szyli odwrotnie, że do lewej strony najpierw przyszywamy i następujemy na prawą, byłoby widać tu takie odchylenie i wtedy to bardzo brzydko wygląda. O, byłoby po prostu tak jak teraz tu z lewej strony. Dlatego szyjemy, żeby jak najmniej było widać, że one są odcinane, musimy szyć prawa do prawej i stępnować wtedy też po prawej stronie, a spód po większym doświadczeniu na pewno będzie też ładnie odszyty. Można sobie właśnie wykorzystać szpilki, przypiąć, żeby też było estetycznie, ale ja proponuję, żeby było szyte w ten sposób. Także to już wszystko, do widzenia.